Ekonomia, kapitał, gospodarka. My bardzo narzekamy na problemy demograficzne, bo rzeczywiście są dwa fundamentalne problemy, najtrudniejsze w Polsce i nie tylko w Polsce. Finanse i demografia. Ale te problemy są ze sobą ściśle związane. Jak się nie poprawi demografia, to będą nawarstwiały się problemy deficytu finansowego i tak dalej. Tylu mamy ludzi, którzy wyjechali za granicę. Dlaczego gminy, które narzekają, że się za chwilę wyludnią, okazuje się, że około 500 gmin zniknie do 2035 roku ze względu na wyludnienie. Dzisiejszy Dziennik Gazeta Prawna pisze na ten temat. To dlaczego gminy, dlaczego nie ma w Polsce portalu wyemigrowałem na przykład i zebrać wszystkie wiadomości od ludzie, którzy się zdołają, taki Facebook dla emigrantów. Proszę Państwa, całej sympatii i szacunku. Panie redaktorze, muszę dokończyć. Darzę panią profesor, no to zaprotestuję od razu. Dlaczego pani takie pytanie zada? A dlaczego nie ma takiego portalu? A dlaczego pani profesor nie założy takiego portalu? Dlatego, że ja nie jestem od portali. Ja wielokrotnie o tym pisałam, mówiłam. Portali? Nie, no ci, którzy są zainteresowani kontaktami z emigrantami. Czyli jeżeli gmina chce przyciągnąć do siebie tych ludzi, jeżeli chce nawiązać kontakty z dziećmi, które przecież tam w końcu jak się osiedlą, to mogą nie wrócić nigdy. I to jest problem. Czyli powinny, no nie tylko gmina, jest cała dyscyplina na ten temat, która się tym zajmuje. Panie profesor, nie jest takie proste, bo z kolei tutaj czytam dane, że bezrobocie wśród młodych ludzi, którzy jeszcze nie mają 25 lat, sięga w Polsce 27% i rośnie nieprzerwanie od 5 lat. Jeżeli ci młodzi ludzie nie wyjadą, no to bezrobocie w Polsce jest dla nich poważnym problemem. A jeszcze jedna kwestia. Coś te gminy muszą zaoferować, pani profesor. No właśnie. Polskie dzieci bez kompleksów, to Rzeczpospolita dzisiejsza. Dzieci imigrantów z Nadwisły, którzy po 2004 roku wyjechali do Wielkiej Brytanii, zaskakująco dobrze radzą sobie w tamtejszych podstawówkach, chociaż muszą się dopiero nauczyć angielskiego, nie odstają w nauce od rówieśników. Imigranci z Polski są dobrze wykształceni, zmotywowani, a to przenosi się na ich dzieci. Eksperci przypominają, że imigranci, którym trzeba poświęcać więcej uwagi, często spowalniają naukę innych uczniów. Nasi nie spowalniają nauki innych uczniów, zdobywają wykształcenie, uczą się, mają perspektywy. Myślę, że mamy perspektywy, trzeba prawda? Trzeba to wykorzystać. No trzeba wykorzystać, trzeba im stworzyć lepsze perspektywy. Panie doktorze, oni wszyscy wracają i to wskazała. No nie wszyscy. Wraca bardzo dużo, bo Polacy źle się czują za granicą, wolą być u siebie. Wracają z nową znajomością języków, kultury, lepsze organizacje państwa, które na pewno w Anglii jest, wracają z umiejętnościami, za zawodami i teraz wracają z większą ilością dzieci. Jedni wracają, inni nie wracają. No panie mecenasie, no bo ja mam przykład, mogę od razu panu rzucić. Przykład młodego człowieka, który 10 lat jest poważnym dyrektorem w City, w Londynie, wielkim globalnym banku, a nie wraca, bo nie ma dla niego tu roboty. No bo musieli mu dać takie samo stanowisko za te same pieniądze, żeby chciał. Ja o tym mówię, panie redaktorze, żeby właśnie takiego człowieka tu przyciągnąć. Właśnie mamy dowód na to, że w ekonomii nie ma prostych odpowiedzi na skomplikowane pytania, a te pytania, które pan redaktor zadaje, są dość złożone i niestety ja uważam, że jesteśmy biedniejsi w debacie. Chciałem zacytować to, co Roman Rewal przed chwilą powiedział, mianowicie uważam, że jesteśmy biedniejsi, bo rzeczywiście ta statystyka, która ukazała się w Gazecie Wyborczej, no jest poruszająca. Natomiast dla mnie poruszająca jest dlatego, że pokazuje, że w Polsce bezrobocie młodych ludzi rośnie w sposób zatrważający od kilku lat i że jesteśmy powyżej średniej europejskiej, co muszę przyznać było dla mnie zaskoczeniem, bo myślałem, że jesteśmy gdzieś mniej więcej w tych samych okolicach, natomiast okazuje się, że jesteśmy nawet 2 punkty procentowe powyżej. I teraz znowu zgadzam się z diagnozą, ale nie zgadzam się z proponowanym rozwiązaniem, które znowu wskazuje palcem, albo przedsiębiorcy nie stwarzają warunków i nie dają etatów. Otóż uważam, że taki artykuł powinien być kolejny raz przyczynkiem do poszerzenia i wzbogacenia debaty, bo ona jest wielowątkowa. Po pierwsze, w weekend ukazała się w Rzeczpospolitej, ukazał się bardzo dobry artykuł Pawła Dobrowolskiego, porównujący amerykański i polski system szkół wyższych. Z grubsza w jednym zdaniu teza jest taka, że gdyby każdą szkołę
przenieść z Polski do Stanów, to ona mogłaby funkcjonować na bazie prawa amerykańskiego, ale gdyby Harvard przenieść ze Stanów do Polski, to nie spełniałby on kryteriów w edukacji wyższej. Innymi słowy, najlepsza uczelnia na świecie, zgodnie z polskim prawem, nie mogłaby funkcjonować. I mamy temat debaty edukacji. Potem mamy paradoks taki, że mówi się, że 20, i to jest statystyka, się pewnie zgadza, że Międzynarodowa Organizacja Pracy mówi o tym, że tylu młodych ludzi nie ma pracy, ale jeśli weźmiemy to w podziale na sektory, to są sektory w Polsce, gdzie tych młodych ludzi jest za mało na studiach, na przykład na studiach technicznych, na studiach nauk ścisłych, inżynieryjnych, i gdzie ci ludzie wychodząc z pracy natychmiast mają... Ale panie profesorze, wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje we Wrocławiu, a tam amerykańskie firmy, które są zorganizowane w Amsterdamie, nie mogą znaleźć sobie pracowników. Musimy to opowiązać. Pan mówił o emigracji w szkołach. W polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii rodzi się najwięcej dzieci, tak? Znacznie więcej niż w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że ludzie podejmują decyzję o posiadaniu potomstwa, patrząc na czynnik społeczny długoterminowy takiej gospodarki, że będą mieli pracę, i ekonomiczny. I jakby tutaj jest ciągle tak, że my szukamy takich jednokanałowych rozwiązań, trochę takich, jak nie ma pracy, to trzeba zmusić przedsiębiorców do etatów, a nie do pracy. Ja nie jestem pewien, to chyba tak niepoważnie, znaczy, nie mówi. Natomiast debata co do edukacji nie dotyczy wyłącznie edukacji wyższej, ale edukacji całej w Polsce. Oczywiście, to wyszło w ciągu ostatnich paru tygodni. Ona jest kluczowa. My musimy patrzeć, jak są uczone dzieci w drugich, trzecich klasach, bo tam jest wielki problem, kiedy się nie uczy dzieci myślenia, zdolności do przerabiania informacji otrzymanych, tylko uczy się ich informacji. Do pracy w grupie, do krytyki. I tutaj trzeba należy zacząć od edukacji polskich nauczycieli.